Sypa to oglądanie Netflixa, co? Sypa. Trzeba, wiesz, od razu przejść do rzeczy. Też ginoklokiem nie jestem, a zawsze pomagam koleżankom czy coś. Coś tam zerknę czy coś. Lecić już to. Obrzydliwy odcinek. No, jesteś obrzydliwy. To 8 razy 8. 36. Bardzo dobrze. A się nie zezraj. Twój podcast mi otworzył oczy. No, jak byłem dzieckiem, to marzyłem, żeby jeździć na rowerze, a teraz się boję makaronu. O, naprawdę się boisz makaronu? Ja czekam, ze 2 lata temu. Was ciebie spotka. Zobaczcie, jakie fajne dziewczyny porządne, na sam początek. No, dawaj, ja mam maturę w tym roku. Masz maturę w tym roku? No. To 8 razy 8. 36. Bardzo dobrze. To co da mi ta chondria są? Za trudne pytanie. Co jest w komórce? W komórce chyba mitochondria są. Skąd pomysł na stylówkę, powiedz mi, skąd inspiracja? Stylówkę, no bo jestem opim generalnie, nie wiem czy wiesz. Właśnie nie wiem, no pokaż, co tam masz pod spodem. Przygotowana na Festival Cloud. Kim jest ten opium? Opium to jest generalnie styl bycia, styl muzyki, tak. A taki 40-latek może być opium na przykład? No właśnie, no bo ty jesteś chyba stary. Nie, ty już nie możesz. Rozumiem, ja już nie mogę. Ty już nie możesz. I czy... Brama zablokowana. I dobra, czyli to są takie czarne ubrania szerokie, jakieś takie spodnie i się słucha się jakiegoś Travisa Scotta, tak? Suwaki. Tak, no. Moje radiostacje odnośnie tego, jak się bawią warszawiacy w piątek. A ty nie jesteś z Warszawy, tak? Ja jestem z Warszawy. To jest oszukany warszawiak. To jest youtuber. Słuchaj! Oszukana dziennikarka. O, chciałbyś, żebym była oszukana dziennikarka. Zobacz, mam... Żeby cię nie było. Dziennikarki. A się nie zesraj. Pasut mi powiedział, żebym się nie zesrała, więc zdjęłam czapkę. Jak? Ale mam szczery być? Nie, nie bądź szczery, bo się boję. Nie jesteś w moim typie, ale to nie szkodzi w ogóle, w sensie. Ogólnie mam wyjebane, czy jestem w twoim. No, ja na szczęście też mam wyjebane, to czy jesteś w moim. Dobra, Pasut, napijmy się. Thank you very much. Nie no, żartuję, to jest fake piwo. My nie pijemy ogólnie w Warszawie. Czemu jesteś na Ogólnie nie mierz wszystkich swoją miarą. Nie, ty przyniosę alkomat i będzie miara obiektywna. Dawaj. Mam taki sam tatuaż. Nie, dobra, trochę inny. Chcesz się zbadać, możesz się zbadać na... Czy jesteś wzrokowcem czy słuchaczem. Wystarczy, że wyciągniesz telefon, musisz wybrać. No dobra, co mam to zeskanować, tak? To pokaż do kamery, żeby też było. No to sobie będziemy ona zeskanować. No i co to jest? Gratulacje, wygrałeś mojego nowego singla, ocu. No dobra, niech ci będzie. Bardzo dobrze, promujemy się. Dobra, słuchajcie, jebać mnie. I twoją biedę, k***a. O, i moją biedę, no dokładnie. Murański mi najebał. Jesteś zwykłą k***ą. Jestem. A czemu? Zwykłą k***ą jesteś. A czemu, bo bokser? Mural mówi prawdę, mural mówi prawdę. Mural mówi prawdę. A kiedy mural kłamał? Kiedy? Nigdy! 17 listopada kłamał! Muran nigdy nie kłamie! Kurwa, mordo, Muran! Kiedy się sprawdzimy? No kiedyś sprawdzimy! Ale kiedyś... co, w Tetrisa? Nie, mordo, mordo! Słuchaj! Mordo, p***a mi morda! Panowie, może... chill, może... Nienawidzisz mnie! Mordo, nienawidzisz mnie! Ale nie każdy musi mnie lubić, rozumiesz? Co ja p***a? Boxdela coś, farmazoniłem, o co ci chodziło? Farmazoniłeś, nie jest gość taki słaby, jak myślisz, kurwa. Ja rozumiem, że on... Jedną rzecz, drugą rzecz, trzecią rzecz. A ty słyszałeś, co ja mówię o Boxdelu w Zgrzycie, czy nie? Że ja nie wierzę, że jest PDF-em, ja go broniłem raczej, a nie... Ale... Jacka Murańskiego. Za co? No za to, że no nie wiem, no że ma to... On chciał, żebym ja... Przeprosiłeś, ja... Ja Jacka przeprosiłem? Nigdy Jacka za nic, k***a. On chciał, żebym go przeprosił za moją piosenkę, ale go nigdy nie przeprosiłem. Panowie, czy my gadamy o tym samym człowieku? Chyba nie. W ogóle? Czego czułeś, nie? No tak, no. Kiedy ja... Przeprosz Jacka! Przeprosz Panie Jacku! Przeprosz Jacka! Panie Jacku! Przeprosz Jacka! Jacek, pokazałeś, że jesteś zajebistym człowiekiem. To, co teraz robisz, jest godne pochwały. No, jesteś prawdziwym patriotą. No i pozostaje cię tylko przeprosić, no, że cię nie zabiłem w tym ringu. Przepraszam. Lewo wygrałeś, ale... Ale wygrałem. Ja? Ty. Ale co ja? To. Ty? Właśnie my. Że o! On? Ale ja. Nie, ty. On. Ja? On jest alternatywką. Ej, zobaczcie, jakie ma buty! Eee, ej, ale w tym to nie...
Kochasz dziewczyny, sorry. No nie. Nie, no dziewczyny. Ja mam dziewczynę, ja ją bardzo kocham. Ty laska go ubrała w takie k***a buty, żeby nic nie... Pozdrow kochankę. Nie, moją dziewczynę, ja nie mam kochanek. Nie masz kochanek? Jula, kocham cię. Jula, on nie ma kochanek. Ja nie mam kochanek. Nie ma. Nie mam. Nie ma. Nie mam. Tysiąc razy powtórzone kłam. Panowie, nie wstyd wam z takim kumplem chodzić, czy raczej jesteście dumni, że coming out zrobił? Obroń, obroń to! Obronię! Dawaj! Sam k***a na to zarobiłem! O! Pierwszy punkt! Dwa! Nie masz wstydu, nie wstydzisz się! Trzy! Jest wyższy! O! Ty jesteś tym mistrzem Śląska MEN 90? Dokładnie! Naga 20? Może! Siema go! Po co to? To znaczy, że szatana... Co to znaczy? Jakiego szatana? Co masz Jakiego szatana? Co masz na wisiorku? Żyletkę! Nie pokażę! Szatana czcisz? Tak. Nie czczę szatana! Ale Boga też nie. Boga też nie. Diabeł! Wyglądasz mi na typa, który jest jedną złą decyzję odmalowania paznokci. Co w tym złego? Jak? Czarny jest bardzo męskim kolorem. Czerwony wydaje mi się, że niezwykły. Okej. Okay. Jest szybki. Czerwony nie jest męski, tak? A co robisz w Warszawie? Czemu jesteś w Warszawie? Kto cię wpuścił? Ja tu mieszkam. Boże, jaka cudowna dziewczyna. Zobaczcie, jak ona jest urocza. W sensie nie, że cudowna, że mi się podoba, tylko ogólnie piękny człowiek. O. Kuję, ty również. Ja nie lubię zrobionych lal. Nie lubię tych takich dziewczyn, co udają, że są ładne, zrobione. Zawsze mi brakuje przykładu, że na przykład popatrz na nią. Ona jest naturalna i piękna. I właśnie takie dziewczyny mam w głowie, jak to mówię, wiecie o co chodzi? Uważam, że ogólnie dziewczyny to się rodzą ładne, tylko potem zaczynają to psuć. Zaczynają tak, jeść te tabletki antykoncepcyjne, tyją od tego, zaczynają mieć jakieś pryszcze od do jedzenia, zaczynają się przerabiać i z ładnego człowieka robi się coś dziwnego, a żeby nam się podobać, nas nie trzeba oszukiwać, bo to jest oszukiwanie. Komuś się coś nie podoba i chce to zmienić, ma pieniądze, ma okazję to zrobić, no to w sumie niech zrobi, nie? O, tego nie jem, bo to jest niedobre, tu ma mikroplastik i tak dalej, ale na ryj to sobie wszystko kładziemy, a to jest, to przecież to wsiąka, nie? I teraz tak, moja teoria jest taka, zaczynamy się malować, zaczynamy wyglądać troszkę lepiej, ta skóra przyzwyczaja się do tej chemii, zaczyna się pierdolić i potem bez tej chemii to już naprawdę źle to wygląda. Kosmetyki nie są zbyt zdrowe dla cery, ale no może no ta sama akceptacja jest jednak, wiesz, większa, nie? Ale co, nie akceptujesz lasek, które mają zje***** cery? Wiesz co, akceptuję, no puknę, no. Raczej nie będziemy. Ej, ostrożnie. Przepraszam, ktoś, na dziewczynę wpadliście, panowie. Jak można być tak najeb***** 22.30, to jest to przykre jest. Ludzie sobie nie zdają sprawy, bo jak jest to niebezpieczne w takim stanie chodzić, pod samochód można wpaść, w p***** można dostać w sekundę, bo widać było go. Wrócił się. W tym momencie, jak to powiedziałem, ty przy***ł na chodnik. Pamiętasz bal? Jak mieliście bal? Chyba tego nie wrzucę. Byliśmy razem w balu. Razy. I ja tylko chciałam powiedzieć, wtedy byłeś moim idolem. Teraz? No, po tym, co teraz powiedziałeś, takie... A nie mówię tego, co wszyscy, co? I ci zgięło, co? Nie zgięło mnie, nie zgięło. Ktoś powiedział, wreszcie był sobą, nie? Hej, bądź cztery, bądź sobą. I każdy mówi, ja nie. Bardzo lubię, jak ktoś... Nie. Widzą, słyszał coś, czego nie akceptują, to jest zaraz takie, ale jak to? On powiedział coś innego niż ja mam w głowie, to chyba go przestaje lubić. Nie, to nie jest. Masz prawo, dobra, no to mnie nie lub. Tylko to chciałam powiedzieć. Nie mówię, na coś konkretnego byś wystrzeliła, ty tak ogólnie? Chyba to, 25 maksymalnie i to są próchna. Ale to są moje preferencje. Okay. Jak kobiety mówią, lubię starszych, to wszyscy mówią, o, zajebiście, no a jak ja mówię, nie. Ale stary, nie możesz mówić, że to są próchna. Nie powiedziałem, że to jest nekrofilia. To ładnie powiedziałem. No super. Ej, ja mam 26. A czy ja jestem k***a politykiem? Jestem twórcą rozrywkowym. Ej, ja cię dalej szanuję. Szacunek wolę niż sympatię. Dziękuję bardzo. Ja myślę, kto to k*** do mnie pisze jakiś z... To my. One mają zdjęcia, Simone.perle, tak. Ej, dziewczyny mają pozmieniane... To jest alter ego, to nie jest pozmieniane. Okej, okay, rozumiem, to gendery mają, dziewczyny mają pozmieniane. Ja jestem gender fluid. To znaczy, że jest i potrzebujesz pomocy. To ja. Rozumiem. Dużo piękniejsza jako facet jesteś, serio. Ty ani nie jesteś piękny jako kobieta, ani jako facet, ani mądry. No chciałabyśmy tylko powiedzieć, że to my. Spojrzane jesteście. Twój podcast mi otworzył oczy. Już się nie upijam tak do zgona. Wow. Otworzy mi oczy, jak widzicie na świecie. Serio, ale to głupio brzmi. Nie, no mów szczerze. No, no dobra, no byłem na tych odcinkach, co u ciebie byłem totalnie odcięty. Słyszałem potem podcast z tobą i ogarnąłem, że nie tak trzeba żyć. Boże, jak pięknie. Ja żyję w tych samych wartościach, co ty.
Ale ty mnie nauczyłeś, że można bardziej świadomy jest tymi wartościami. Nie wiem, czy to ma sens, co teraz mówię. Ma, ja rozumiem, o co ci chodzi. Ale dziękuję. To upijanie się. A jak się żyje na Bielanach? Szczerze? Niebezpiecznie, ale dobrze. Co? Na Bielanach jest niebezpiecznie? No dało tam blokowiska same. Ale idziesz po buki i cię zwijają. A że przecież, że panowie policjanci? Nie, smutni panowie. No co tak brzydko mówisz, że wiesz, to panowie policjanci chronią kraju. Jakby ci panowie policjanci się fiskali co dwa dni, to byś też nie tak źle mówił. Ale tak bez powodu? Kontrola rutynowa, czy brak narkotyków, wiesz o co chodzi. Rozumiem, ale ani razu nic nie znaleźli. Na szczęście nie. Saty Sonki, gdzie oni są dzisiaj? Kto jest? Saty Sonki, gdzie oni są dzisiaj? To? Saty Sonki to było. Saty Sonki. Tak, gdzie oni są dzisiaj? Salce Sonki. Tak. Poszły się odchudzać. Gdzie oni dzisiaj są? Gdzie są Salce Sonki? Dlaczego ich dzisiaj nie ma? Chodźcie, Salce Sonki. Gdzie z tego Śląska? Miejscowość koło Rybnika, Świerklany się nazywa. Jesteś górnikiem? Można tak powiedzieć. Z Bokzelem by się dogadał. Tak, umiesz, to dawaj coś gwaru, No to pozdrawiam Bokzela serdecznie i zapraszam na fedrowanie na Śląsk. Co to jest fedrowanie? No to Bokzel ci odpowie. Rozumiem, czyli chłopaki ze Śląska. No i czym tam się ludzie zajmują? Te biedaszyby. Głównie pracują na kopalni. Śląsk staje się coraz bardziej zurbanizowany, także... I robi się tam prawdziwa cywilizacja, tak? Tak. Ludzie wychodzą z jaskiń i tak dalej. Coś w tym stylu. To co ty robisz w Warszawie, przy stojniaku? Półmaraton biegniemy w niedzielę, półmaraton. Zajebiście, że mega szacunek. A jakie czasy macie? No myślę, że celujemy w godzinę 30 i taki czas będzie. Nie chcę nic mówić, ale on cię wyprzedzi. No wiem, bo już nie? Nie! Nie dlatego, bo jest wysportowany, no. Godzinę 30. Tak myślę, no. Ile 30 to ja biegnę 9 km albo 10. Ty nie biegniesz, ty s***dalasz. Nie ma, trzy nogi ma. Trochę lepszy speed, nie? Dziewczyny, trzeba sprawdzić to, która chętna. Dobra, panowie, jaki doping stosujecie? Nic nie bierzemy, tylko... Teścika delikatna. Znaleźliśmy drugiego człowieka na świecie, który uważa, że mój odcinek Goat był dobry po mnie. Goat najlepszy z posłutem. O, dobra. I jeszcze chciałbym pozdrowić ziomala z Mielna. Co za noc! Co za noc! Właśnie trzeba się złapać znowu w Mielnie. Byłeś kiedyś w Mielnie? Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że jak się udam do Mielna, to się złapię z moim idolem. Widzę, co jest najgorsze. Co jest absolutnie nieprzewidzianą, negatywną konsekwencją moich frywolnych działań w internecie, że rozpromowałem i Mielno. Oni już tam mówili, że to umiera. No powiedz, że nie. Uważam, że Mielno samo w sobie jest miejscem starym, jest marką. Nie potrzebuje promocji. Jest marką, ale każdą markę... Pustowałeś troszkę. Każdy płomień, każdy ognisko trzeba... Życie. Dał mu drugie życie. No troszkę. Tak. Rozpalił ognisko. A to nie powinno być otwarte. To powinno być zamknięte. Myślę, że ludzie w swoich 20s są ci wdzięczni za to, że pokazałeś im kierunek. Nie, ale połowa nie wróci stamtąd żywa, wiesz co? To są 20s, żeby żałować, stary, żeby żałować imprez Mielnie. Ziom powiedział coś mega mądrego, ostatnio o tym myślałem, że jak masz 20 parę, to absolutnie możesz żałować decyzji. Ludzie przekminiają za bardzo życie. Bawcie się, bądźcie dla siebie dobrzy i róbcie to klasą i będzie wszystko git, nie? Podpisuję się pod tymi słowami. Właśnie, bo i tak, życie to i tak góra i dół. Posłuchaj mnie, co rozumiesz o tym, że maturalni, ludzie, którzy piszą maturę, stają się dziadkami? Wiesz, co chodzi z dziadkami? Że załóżmy, piszą maturę i nagle, nie, my nie pijemy do matury, bo nie można, bo szare komórki wyrobywują. No uważam, że to nie jest takie głupie. O, jak mądrze. A wy dziewczyny pijecie do matury? Nie. A macie maturę w tym roku? No nie pijemy. Przed maturami nie klejemy, jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi. I co, nic nie pijecie? Na trzeźwo? Znaczy zależy kto, tak? Zależy kto. Ty jesteś nieodpowiedzialny. Nie, ja jestem bardzo odpowiedzialny, jak słuchacie widać. Powiem jedną rzecz. Dobra, ja nie będę się wymądrzał. Nie, bo nie. No tak, ja bym na jego miejscu zrobił sobie coś takiego. Dobra, do matury nie pije, a potem się na... No posłuchaj, mamy zajebisty wyjazd po maturach, także to wszystko... Trzeba znaleźć harmonię w tym wszystkim. Rozumiem, czyli nie chcesz wyjść z formy? Nie, bo jeżeli wyjdę z formy i napiję się od razu po maturach... Nie poczujesz. To się zeżygam po maturach od razu, że się poczuję bardzo. Wyjdę po maturach i wrócę tydzień później obrzyganą z koszulą. I co z tego? Wstyd! No wstyd! No, będziesz nie. Cały czas dostarczał pewne dawki? Tak, to wtedy będzie regularnie, będzie harmonia i będzie pięknie, tak? Tak zwanym wytrenowanym żulem i będzie super. Tak, coś w tym... Ogólnie uważam, że matura na spokojnie, tylko oczywiście... Żeby mnie pani kochana Chmielewska dopuściła. Proszę panią bardzo. Proszę pani, jaki to jest... Pani Krakoś, proszę. Ja tylko chcę 30%. 30. Chcesz, że chcesz z matury, czy chcesz z... 30%. Co? Najpierw koleżanka musi mieć dwójkę z matematyki. Ma jeden plus wystawione. Walczymy o dwójkę z matematyki? Tak, tak. Ale jeden plus to jest zawsze taka, wiesz, szansa. A czemu wy się nie uczycie matematyki, jak macie maturę? Bo ja na przykład nie miałem matematyki obowiązkowej. Jesteś aż tak starym rocznikiem? O Boże, nie! Nie, jakbym był bardzo stary, to bym powiedział, że mam, bo to było tak, że była, potem nie było i potem wróciła. Ha! Dobra,
dla mnie to i tak są mega odległe czasy, no. Tak, to prawda, no. W urodzinach Fusa. To nie są urodziny Fusa. Co to jest? Impreza albumu Anne Moja, Leo Ross i Fus. Polacy? Tak, mieszkają w Polsce, tutaj w Warszawie. Czy też słuchasz Fusa? Codziennie. To ulubiony kawałek? Każdy. Każdy ma taki kawałek. Głowa do góry, mój ulubiony kawałek, Leo Ross. Mówimy o jakimś SoundCloudzie, YouTubie, czy to underground nie, jest? Nie, znaczy underground bardziej... To jest taki hip-hop oldschoolowy, który mainstreamowy może nie jest, ale zasięgowo w miarę... A jak to brzmi? Możesz pokazać, jest kasetka. Jaki oldschool? Ja nawet jestem na tej płycie, mam gościnną zwrotkę. Tu jest kasetka Anne Moja, możecie sobie kupić. Są też koszuleczki. Dostępne w każdych rozmiarach. Jest to Gildan, czyli tak jak Kanye West sobie robi, więc jest to bardzo jakościowa rzecz generalnie. O, super. A czemu k***a jest na kasetach? No bo to jest old school, mordo. Old school wraca, tak jak Brown. Mam nadzieję, że chodziło o Grzegorza Browna, a nie o Browna. No, nawet widzowie wam nie będę mówił, bo nawet nie wiedzą, co to jest Brown. Inne czasy. Brown to brązowy kolor jest. Dokładnie. Teraz to się kamyki goni, a nie jakieś Browny. O. Słuchajcie, undergroundowych raperów, a nie jakieś tam Kasi Szczęśniak, co śpiewa o miłości. W dupę. I tak zdechnie. Młodzież zgasiła papierosy. Słyszałem o zakazie palenia jednorazówek. S***a mocne! Jak można było przejść z drogi, że palenie jest dobre, papierosy są dobre, bo tak mówili lekarze. By the way, ludzie, którzy mi tłumaczą, że zawsze słuchaj lekarzy we wszystkim. To wiecie, że lekarze przepisywali papierosy na choroby płuc i nie tylko, że papierosy to lekarstwo, więc no się p***dolcie. Doszli do wniosku, że papierosy są złe. No i był taki wniosek, no to dobra, to teraz zakaz papierosy. Trzeba wprowadzić coś, że ludzie rzucali papierosy. Wprowadzili e-papierosy. E-papierosy wprowadzili do sprzedaży tak jak papierosy, czyli tylko od 18 roku życia. I teraz zakazują e-papierosów w ogóle. Banują, ale zwykłe ślugi zostają. Będzie mi ich brakowało bardzo. Naprawdę. Moim zdaniem jak banowane będą jednorazówki, to będą kupowane gdzieś na czarnym rynku. Dokładnie, wszyscy nie będą mieli podatku z tego. Gdzieś takie po 10 kołabuszków jest. No właśnie. 10! Co? Jednorazów? 12 nawet, 12. No. Można kupić gdzieś na lewo. Tak, bo po 10. No. Jak się ekipa z Telegrama ucieszy. No, dokładnie. Rozumiecie, te dzieci się nauczą przez to zamawiać inne rzeczy, bo będzie tak, taki 14-latek się mam, to jednorazówkę mango, a ten typ powie, a nie chciałbym przy okazji te kamyka. Nie wiem co to jest, ale buja, dawaj. Tylko po co? Mojego chłopaka Angel Main, proszę wbijać na SoundCloud. Tak. Angel Main, co to za muzyka jest? Sinkor, sinkor. Nie, nie, ja bym nie powiedziała singer, bardziej glow albo jerk, coś takiego, bardziej... Co wypierdaj? Po polsku mówcie! Mogę puścić coś, co nie wyszło jeszcze? Proszę, mogę coś, co nie wyszło? Siema, ziom. Siema, panie. Ja fan jestem. Ej, zajebista stylówka. Dziękuję bardzo. Słuchaj, ja też jestem, znaczy być może masz szansę na zdobycie nowego fana, bo nie słuchałem twojej muzyki jeszcze. Aczkolwiek jak go opisali, to mówili o jakimś jerk i totalnie nie wiem o co chodzi. To jest bardzo taki nowy gatunek, tak jakbym rozumiem. Powiedział. Jakby stare piosenki, ja się już kiedyś wypiłem na takim, jest taki popularny, jak na przykład artysta Ketseki. To ja wcześniej robiłem taki gatunek, coś z single. Rozumiem. Tak, teraz robię coś nowego, tak jakby i mam wypuszczonych po prostu piosenek z takimi raperami, których sam słucham, tak jakby, więc coś... Ale wypuścisz wszystko. Tak, tak, no i w przyszłości, bo kupuję właśnie z moją dziewczyną, chcę kupić sobie taki, wiesz, do nagrywania klipów po prostu, bo nie mam klipów żadnych, a chcę wszystko... Ale co chcesz kupić? Robić. Kamerę po prostu, żeby... No, może nagrać. Być nawet gorsza jakość, bo no. To też będzie taki... Ja mam tego takiego handycama do ręki, takiego, co w 4K nagrywa. Super. No to... To mogę wam pożyczyć, jak chcecie. Go nie rozjeb... Nie, dobra. No oczywiście, że nie. No to tu jest mój park. Ale mój głośnik jest zepsuty. No. To jednak na SoundCloudzie wszystko. W Spotify'u jest 100 tysięcy miesięcznie. Jedna z grupis, twoja żona Liada, Julcia, tutaj właśnie się przypieprzyła do mojego chłopaka. Nie, tak nie było. I coś pisała, że wiesz, że on niby do niej pisał, a to nieprawda. Julcia lubi dramy kręcić. No Julcia chyba lubi. Ale co zrobiła? Napisała do niego? No twierdziła, że on nie pisała do niego. Napisała niemiły komentarz na TikToku. No mi skomentowała TikToka niemiło. To chodzi pod hejt i wykorzystywanie. Co ty się, Julka, prujesz do ludzi w internecie? Ona jest zajęta. A. Chłopak zarobił. Super! Miłość to piękna rzecz, a jednocześnie bardzo nudna rzecz. Nie no, na pewno. Nie no, żartuję. Co lubisz robić w związku? Oglądać Netflixa. No, troszkę się już nudziło, tak. Stypa to oglądanie Netflixa, co? Stypa. Trzeba, wiesz, od razu przejść do rzeczy. Boże, to ten chłop biedny z tobą jest. Męczysz go ciągle? Spodziewał się tak. A może wysypia się chociaż, czy cały czas? No tak, ja już 22 chodzę spać, słuchaj. Maltretujesz chłopa, a potem spać? No. Bo to tego jest chłop, żeby go maltretować. Tak. To jaka jest recepta na miłość udaną? Zaufanie. Staram się zaufanie.
Zaufanie, koleżanko, zaufanie to jest największe gówno. Jakie... Nieprawda. Nie ma czegoś takiego. Ale sobie nie ufacie. A za co to zaufanie? To są problemy. Nie ma zaufania, kontrola. Ale za co to zaufanie? Za darmo? Ale kontrola, ale jak kontrolujesz faceta, no to co za związek? Takie, co pociągnie dłużej niż rok. Zaufanie, co to jest zaufanie? Takie no, miękkie rzeczy. Musicie sobie ufać. Gówno. No jakiego? Nie zaufałbym w życiu wam. No jak? Na? W związku, no bo nie. Na jakieś, nie wiem. Blondyny jesteście przede wszystkim, blondyny ściągają wzrok. Zjera była. Ależ się potleniła, ziom. Kurka fre. No. Bałaś tlen. Tak mocno. Widać opór. Strzelałaś, co? No. Nie boisz się o włosy, czy zniszczą się? Nie, słuchaj, ja bardzo dbam o bardzo dobre geny, po mamusi. Rozumiem, dlatego je niszczysz, bo masz dobre geny. Nie. No ja bym was na przykład przysięgał, jakbym był w związku, no. W życiu bym baby do klubów nie puszczał. Ale oni samej. Nam... Dobrze, dzisiaj są. No dobrze, ale zawsze są. Ale jutro ich nie będzie. Ale jutro idziemy same. Nikt bym nie puścił. Nie puściłbym, nie puściłbym was dwie takie, nie ma opcji. Nie, a słuchaj, my wyglądamy na jakieś tak. Ladecznice. To byłby komplement? Nie, to nie byłby komplement. No dobra, ale jak wyglądają ladecznice? No wiesz, takie rozlegliszone. Nie. Co? Nie ma takiego słowa rozlegszone. Rozlegliżowane. No tak, tak, o to chodziło. Poznasz po wyglądzie, czy są, czy nie? No nie, musisz poznać wnętrze. Wnętrze, w sensie, że musisz się wsadzić w nią. Nie, nie chodzi o to. Wy wszyscy faceci od razu przychodzicie do takich rzeczy. Ja co? Wypraszam sobie, bo z wami jest nuda. O czym z wami gadać? Przynajmniej coś się dzieje. Jak to o czym z wami? Siedzę z dziewczyną i czuję się mega zestresowana, że o Jezu, czy jej się podoba randka, bo to myślę, co na 100% jej się spodoba. No jak ją zerżnę, to jej się spodoba na 100% i zaczynam to robić, bo po prostu wiem, że będzie udana randka. Jak co? Jak ją złomocę, to wiem, że będzie dobrze. Ale to nie chodzi o razu. Jakieś uczucie. Ale ja mam uczucie, na przykład no jak przykład kończę, to mam takie uczucie, żeby wypierdalało. A jak dziewczyna na przykład za pierwszym razem idzie do łóżka, to jest szon czy nie? To trochę szon. Wyglądasz na studentkę. Tak. Dobra, to jakieś kulturoznawstwo albo ekonomia. Jaki rozstrzał? Fizjoterapia, medycyna. Farmacja? Medycyna. Medycyna! Ej, zgadłem, zajebiście. Nie mam pojęcia czemu akurat medycyna. Będziesz lekarką. Będę. Za 3,5 roku. Boże, taka piękna pani lekarz, to się nie będzie można skupić. Oczywiście nie ma to znaczenia. Płeć też nie ma znaczenia. Będę the best po prostu, no. Będziesz the best w swoim fachu. Chcesz dzieci, chcesz ratować, czy z kogo? Tak. Mordować dzieci chcesz. Tak. Pediatru tak zwany. Nie no, w sensie chciałabym, ale ostatnio ogarnęłam, że w pediatrii się najbardziej chuj... Arabia, więc muszę to przekalkulować. Proszę no. Bardzo. A nie lepiej na przykład to się grzebie ludziom w pupach? No właśnie, jakaś urologia na przykład. To się pewnie dobrze zarabia, bo nikt tego nie chce robić. No właśnie, troszkę obrzydliwe, ale hajs jest dobry, co nie? A właśnie, gdzie się... przekalkulować, co nie? Oczywiście, że tak. Ja na przykład też ginekologiem nie jestem, a zawsze pomagam koleżankom czy coś. Coś tam zerknę czy coś. Co i coś znalazłeś kiedy? Nic, znaczy... No nie, ale co żeśmy popatrzyli, to wiesz, to nasze, no. Tak amatorsko zupełnie, no dobra. To gdzie się najwięcej płaci w tym lekarstwie? No to zależy, czy no jakby prywatnie. Tak słyszałam, że kurde, nawet za jakąś tam operację, tak nie wiem, z 800 czy coś. 808 tysięcy. W sensie za wizytę jakąś tak. Rozumiem, co, nie? rozumiem. Ale ogólnie, no tak na przykład, nie wiem, taki kardiolog, co nie? No to, nie wiem, 15 minut, 4. O Jezu, odpowiedzialność, człowiek umrze na stole. Ale kardiolog to nie operacje. A co to jest kardiolog? Od serca, ale to nie są kardiochirurg. Rozumiem, kardiochirurg, dobra. No debil, no jak znowu pokazałem swój brak ogłady ogólnie i wiedzy. A to wiemy, Robert, no. To jest to żadna nowość. Nie, ja nie jestem gwiazdą. Nie jesteś. Ja nie aktor. Taki przystojny chłop. Ja jestem Brzydal. Jaki Brzydal? Jaki śliczny chłop. Bo laska była w odcinku we wrześniu. No. Jedliśmy naleśniki. No. Ludzie pisali, imagine wyjść na miasto i jeść naleśniki z pasutem. Fajnie było, mi się podobało. Czemu tak się zasłaniasz? No bo mam kaptur i pada deszcz. Pokaż, chodź, żeby cię rozpoznali, bo cię nie rozpoznają. Ludzie mnie będą hejtować. Przecież nikt cię nie hejtował. Będą mnie hejtować, czy z tobą znowu spotkałam, czy spotkałam. Przecież się spotkaliście przypadkowo teraz, a dwa. Za co cię mają hejtować? Jak pasut był odcinek u Goatsów. Co w moim odcinku z Goats? Co robiłeś w Goatsach? Show? Tak. Co, zły był? Mega super. Co, nie podobał ci się? Nie, no fajnie było. No właśnie, wiecie co mi się wydaje, że wszyscy ten odcinek oglądali, ale każdy chce, wypada powiedzieć, że był zły, a każdy oglądał. Nie no, oglądałam, ale wiesz. Wypada się do mnie przyjebać. Wydaje mi się, że masz jakieś, nie wiem, coś masz jakieś, nie wiem, no nie wiem jak się to powiedzieć.
kompleks nie wiem czego. Dziewczynek małych. Dlaczego małych? Dziewczyny mają daddy issues, to ty też coś masz takiego. Że daughter issues? Tak, coś no one mam. Czemu małych dziewczynek, jak one pełnoletnie? Jakie dziewczyny podrywasz? Jaka jest różnica w wieku? Chyba ważne, ile one mają lat, a nie jaka jest różnica wieku. A wiesz, ile ja mam lat? Wiesz, wiem, 18. 19 już. 19. No, wiesz, jaka jest pomiędzy nami różnica wieku? Ale jest, czujesz się dorosłą osobą? Tak, a co? No właśnie, no. Tak, ale jak się czujesz dorosłą osobą, to czy mam cię traktować jak dziecko? Pasut. Mam cię traktować jak dziecko, bo nie wiem. Ty nie mówisz, że masz mnie traktować jak dziecko. A, bo nie wiem, o co chodzi za bardzo. Lecić już to. Obrzydliwy odcinek. No, jesteś obrzydliwy. Czyli jednak, się powiedziałeś prawdę. Czyli cię obrzydziło to. No, trochę. Minimum. Ale byś wystąpiła. Nie. Słuchaj, wiesz co dla mnie najważniejsze, że obejrzałaś. Pane, mam czy cię obrzydziło? Zarobiliście. Atencja, skuteczna robota. Życie też ładnie poleciałeś. Nieźle, co? Ej, nie moja wina, że się sprzedaje kontrowersja, ja się tego dostosowuję do odbiorcy. No tak, no przecież ja rozumiem, tak. Słuchajcie, ja bym chciał siedzieć w domu, liczyć pieniądze i nic nie robić. Ale że chcę pracować, lubię pracować i muszę pracować, to robię to dobrze i mocno, no bo nie umiem sobie iść gdzieś, posiedzieć i wrócić do domu. Chcę siedzieć jako żurnalisty i no, jak byłem dzieckiem, to marzyłem, żeby jeździć na rowerze, a teraz się boję. Ma makaronu! O, naprawdę się boisz makaronu? To nie chodzi o żurnalistę, tylko ogólnie te wywiady są takie stypiarskie. Półtorej godziny i gadają oni. No chłopie, ja to nie mogę 3 minut tego oglądać. Ja stwierdziłem, dobra, to ja dam taki wywiad, który ja bym obejrzał. Dzięki za oglądanie, macie w opisie link do kanału Pasut na żywo, albo Życie Pasuta, nie wiem jak to nazwę. Prośba, jeżeli lubicie vlogi, chcecie więcej live'ów, to przejdźcie tam na ten kanał, bo chciałbym tutaj raczej więcej sąd, a tam więcej mojego życia i dzięki temu, że będę miał drugi kanał, będę mógł więcej wam pokazywać, robić więcej live'ów, wiecie jak to działa. Tutaj się po prostu, tu się robi bardzo ciasno. Błagam, jeżeli lubicie mnie, oglądacie, przejdźcie tam, dajcie subika. Jak będzie 30 koła subów, to wystartuję tam z live'ami i vlogami. Prawdopodobnie tam będą vlogi. No, a tutaj będą sądy z porządnymi, szondami, kurde, szony tutaj, no.